Rozmowa poranka. A w radiu naszym gościem jest teraz pan Karol Bar, wiceprezes AZS AWF Katowice. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Za nami już ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, natomiast ja jeszcze wracam do tej ceremonii otwarcia. Zostawiam na boku te wszystkie kontrowersje, ale mnie podobały się te płynące stateczki. Wspaniały też statek z polską reprezentacją. Jak pan na niego spojrzał, to o ilu medalach pan wtedy pomyślał? O, ciężko powiedzieć. Już na samym początku byłem pytany o takie prognozy. Myślałem bardziej o prognozach klubowych. Mówiłem o 2 medalach dla klubu. Rzeczywiście kolega z Opola, Tomasz Wróbel, zaprognozował 10 medali. Trochę z przymrużeniem oka na to patrzyłem, że akurat tyle próbował trafić i trafił, bo wczoraj rozmawialiśmy i rzeczywiście ta prognoza była bardzo dobra. Ja myślałem, że tych medali, powiem szczerze, będzie troszkę więcej. Miałem nadzieję, ja mam zawsze takie myślenie życzeniowe i myślałem, że tych medali będzie więcej, natomiast trzeba powiedzieć, że 10 to dobra liczba. To pozdrawiamy kolegę z Opola. No właśnie, 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych, co daje nam, no niestety przez tę małą liczbę złotych medali, nie najwyższe, 42 miejsce w klasyfikacji medalowej. No, dosyć nisko i tutaj nawet czytam różnego rodzaju portale i od prawa do lewa właściwie jest zgoda, bo Gość Niedzielny pisze o medalowej klęsce, a Gazeta Wyborcza o nędzy polskiego sportu. Jest aż tak źle, czy jednak nie do końca? Czy trzeba na to popatrzeć trochę nie przez pryzmat tabeli, tylko przez pryzmat właśnie tych takich suchych liczb? To znaczy, mamy 10 medali. Na poprzednich igrzyskach rzeczywiście igrzyska w Tokio były szczególne. Mieliśmy tych medali 14. Natomiast poprzednie 3 igrzyska, Rio, Londyn i Pekin, tych medali było 11, więc tak naprawdę nie było ich dużo, dużo więcej niż jest teraz. Rzeczywiście ta proporcja medali złotych, srebrnych i brązowych była inna. Ta czołówka światowa nam ucieka, jeśli chodzi o to pierwsze miejsce. Natomiast tych medali wcale nie jest tak mało. No, mówię, Tokio, które było dla nas takimi fantastycznymi igrzyskami, tych medali było 14, więc też nie tak dużo więcej. No właśnie, tę liczbę bardzo zawyżyli wówczas reprezentanci lekkiej atletyki, bo wtedy 4 złote medale, 2 srebrne, 3 brązowe, teraz wiemy, że 1 brąz tylko. To wówczas żyliśmy ponad stan, czy teraz jesteśmy w dużym dołku? Trzeba powiedzieć, że Tokio było dla nas po pierwsze szczęśliwe, to raz, a dwa, zawodnicy trafili z szczytem formy. Wielu zawodników, takich jak Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek, Justyna Święty, Rsetić, to byli zawodnicy, którzy byli u szczytu formy. Były też biegi sztafetowe. Dużo się złożyło na to, żebyśmy byli rzeczywiście w topie. I trzeba powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się do tego Tokio i patrzymy trochę z nostalgią na te starty. No ale teraz czas budować coś nowego. Oczywiście zawodnicy, którzy teraz próbowali, bo trzeba powiedzieć, że Anita Wodarczyk, powiedzmy, zdobyła 4. wynik i to też jakby jej przygotowanie pokazuje, że osiągnęła najlepszy wynik w sezonie, więc była bardzo dobrze przygotowana. Zabrakło, prawda? Tak, była bardzo dobrze przygotowana. Więc w sporcie też czasami brakuje szczęścia. W Tokio mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Tym razem trochę szczęścia zabrakło. Oczywiście możemy też zaglądać w system, możemy zaglądać w przygotowania, natomiast no, w sporcie to szczęście czasami jakby waży bardzo dużo. Trudno porównywać nam się do Stanów Zjednoczonych, Chin czy nawet Australii, no bo to przecież potęgi, które trudno będzie dogonić. Natomiast w tej tabeli medalowej na przykład znakomicie wygląda Uzbekistan na 13 miejscu, czy też niedalecy nasi sąsiedzi Węgrzy. 14 miejsce, 6 złotych, 7 srebrnych, 6 brązowych. Co zrobić, żeby do tego typu państw nawiązać? Myślę, że jakby to jest najlepszy moment, żeby porozmawiać o jakimś systemie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, szkolenia już zawodników dorosłych, zawodników, którzy w tym sporcie wyczynowym osiągają sukcesy. No popatrzmy na Stany, ten sport akademicki. Myślę, że będziemy wspominać te igrzyska, bo komentatorzy często mówili, że szermierka wchodzi w ligi akademickie w Stanach Zjednoczonych i jestem przekonany, że za kilka lat zobaczymy szermierzy właśnie z tą flagą na podium Igrzysk Olimpijskich, więc myślę, że to jest najlepszy czas, żeby zacząć rozmawiać trochę o reformie takiej ponadpolitycznej polskiego sportu i żeby zacząć myśleć o tym, jak ten sport będzie wyglądał za kilka lat, bo rzeczywiście nie ukrywajmy, że ten sport trochę jest taki traktowany po macoszemu i te systemy często się zmieniają, dlatego ci zawodnicy nie mają jakby spokoju w kształceniu, czy jakby takich warunków, które mają jakby inne kraje, na przykład w Stanach Zjednoczonych. My też nie mamy jakiegoś jednego sportu, czy kilku sportów, na które kładziemy nacisk.
jakby po medalach widać, że mamy bardzo szerokie... Duży rozrzut. Tak, duży rozrzut jakby w medalach, a w tych głównych konkurencjach, na które wszyscy patrzą, tak? Czyli lekka, pływanie, jakby tych medali jest naprawdę mało. No to o te prognozy zapytamy za chwilę. No mieliśmy trochę motywu przemijania, no i też przeminęły nam Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Z nami nadal pan Karol Bar, wiceprezes AZS AWF Katowice. No ale jedno minęło, a drugie już gdzieś tam na horyzoncie. Los Angeles 2028. Zaczęliśmy poprzednie wejście od prognozy, to zaprognozujmy, ile tych medali będziemy mieli za 4 lata. Ja tak wcześniej wspomniałem, nie lubię prognozować, bo rzeczywiście jakby... Sport jest nieprzewidywalny, no ale mimo wszystko uważam, że świat sportowy, świat sportu, świat taktyki idzie bardzo do przodu. Więc jeśli nie wdrożymy bardzo szybko jakiegoś systemu, który pomoże naszym sportowcom w spokoju się przygotowywać, a przede wszystkim zaglądać trochę w sport dzieci i młodzieży i wyciągać te największe talenty, no to obawiam się, że będziemy pozytywnie patrzeć na te igrzyska w Paryżu za 4 lata. Czyli co, jeszcze zatęsknimy za tą dwucyfrową liczbą medali? Mam nadzieję, że nie. Natomiast myślę, że powinniśmy już zacząć pracować nad systemem. Mam nadzieję, że się mylę i mam nadzieję, że te medale będziemy liczyć w dziesiątkach również w Los Angeles, ale tak jak wspomniałem, jakby widać, te igrzyska pokazały, z jakim trudem zdobywaliśmy medale, że te medale złote jest szczególnie ciężko, więc no, przeczucia mam nie najlepsze, ale mam nadzieję, że się mylę. No to tak od ogółu do szczegółu przejdźmy, no bo przecież AZS AWF Katowice to też reprezentanci, 13 reprezentantów z tego, co czytałem. Tak, no i też macie swoje małe i większe sukcesy. Tak, mieliśmy 13 reprezentantów, to był ogromny sukces i z tego się bardzo cieszyliśmy przed rozpoczęciem igrzysk. Igrzyska zaczęły się dla nas bardzo szczęśliwie, bo Martyna Swatowska czy Martyna Swatowska-Węglarczyk w składzie w Szermierce zdobyła brązowy medal. Naprawdę bardzo się cieszyliśmy. Liczyliśmy trochę po cichu na ten medal, bo Martyna była też w składzie w ubiegłym roku mistrzyni świata. Więc ten zespół miał naprawdę predyspozycje do tego. Tam były większe, mniejsze perturbacje, dlatego jakby trochę patrzyliśmy z troską o ten zespół. Udało się, rzeczywiście wielki sukces. Tych sukcesów jest więcej, bo trzeba powiedzieć, że czwarte miejsce Anity Włodarczyk w rzucie młotem, czy piąte miejsce Kasi Wasik, naprawdę w wyrównanym wyścigu. To są bardzo sobie, wysokie miejsca, prawda? To są bardzo wysokie miejsca. No, Kasi Wasik zabrakło 13 setnych sekundy do medalu. I to jest tak naprawdę tylko 13 i aż 13 setnych sekundy, które dzieli zawodnika od przejścia do historii. I teraz co, zawodnicy chwilę odpoczynku i już rozpoczynają również taki 4-letni cykl, tak to wygląda, czy no po prostu od zawodów do zawodów pobiegnie? To zależy od sportu. Te sporty już widać przy kwalifikacjach i systemach kwalifikacyjnych, że te sporty bardzo, bardzo się od siebie różnią. Więc niektórzy zawodnicy jadą teraz na urlop, niektórzy przygotowują się do startów, niektórzy naprawdę, bo jest to bardzo różne. Natomiast no, myślę, że jest cykl przygotowań do imprez w trakcie, pomiędzy tym sezonem olimpijskim, pomiędzy tymi igrzyskami olimpijskimi, do których zawodnicy się będą przygotowywali. Anita Włodarczyk już jasno powiedziała, że Tokio to jest jej kolejny cel, czyli Mistrzostwa Świata. Okej, zabraknie już nam czasu, żeby omówić wszystkie te medale, które zdobyliśmy. Natomiast ja chciałem na koniec zapytać, co z tym boksem? Czy Julia Szeremeta będzie miała szansę w Los Angeles walczyć o kolejne medale, czy jednak ten boks spadnie z tej agendy? Jak to wygląda? Ciężko powiedzieć, bo patrzę teraz na ten program, ja jestem, nie ukrywam, tradycjonalistą. I najbardziej jakby śledzę te sporty, które od zawsze są. Czyli breakdance'a pan nie śledził? Nie śledziłem, patrzyłem na to też z przymrużeniem oka, no ale też nie ukrywajmy, że trzeba rozszerzać ten program i trzeba ten program jakby dostosowywać również do młodych ludzi. Gdzieś ten poziom elastyczności też jest, czyli trzeba też trzymać pewien trzon, pewien kręgosłup tych igrzysk, żeby one były. Ja mam nadzieję, że ten boks jakby pozostanie, tym bardziej, że w Katowicach jest klub Kleofas, który jest najstarszym klubem w Polsce i miejmy nadzieję, że ten boks zostanie i te sporty, takie nazwijmy to tradycyjne, zostaną z igrzyskami. Karol Bar, AZS AWF Katowice. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.